tym roku jeszcze jako reprezentacja do lat 17 zachwycili podczas Euro na Węgrzech i znaleźli się w czwórce najlepszych drużyn mistrzostw. Teraz piłkarze Marcina Włodarskiego jako kadra do lat 18 szlifuje formę na listopadowo-grudniowy mundial w Indonezji i rozegra kolejny mecz towarzyski. Na spotkanie w Rzeszowie pomiędzy Polską i Słowacją zapraszają Rafał Ulatowski i Aleksander Roy. Rafał, zwróciłeś uwagę na taką jakby asekurację, to się to może się nazywa podobać. Asekuracja ataku, tak, to nawet jest takie pojęcie w taktyce gry zespołu. No i kolejna okazja na dośrodkowanie kolanko w pole karne i będzie okazja na strzał! 1-0 reprezentacja Polski, a konkretnie Kuras. Kuras cieszą się najbardziej z tego Zobacz, gola. Jak, co to znaczy nos napastnika? Tutaj pośliznął się jeden z naszych zawodników i w efekcie, zobacz, piłka trafia do 21, się pośliznął, czyli pośliznął reguła. Się... Reguła. No tak, Marcel troszkę złe obuwie dobrał, ale zobacz, fajne zagranie, wycofanie piłki, kiedy jesteśmy pod linią końcową. Przyborek zwleka z rozegraniem tej akcji, będzie tutaj zejście do środka. Jeszcze okazja na oddanie strzału z dystansu, zrobił to Kuras, ale za lekko, żeby pokonać Jokla. Niedokładne przyjęcie piłki przez Przyborka, ale Polacy utrzymali się przy piłce. Borys Wszędobylski, tym razem po lewej stronie. Borys naciskany, czy w przepisowy sposób przez rywala, wciąż zawodnik Śląska Wrocław. Borys wybrał Krzyżanowskiego. Krzyżanowski broni Jokl. Rzeszów na pewno mu się dobrze kojarzy, bo on już grał ze Stalą Rzeszów w tym sezonie. Z Wisłą Kraków kolanko, znowu do prawej nogi kolanko, Jokl. Zibi, taką ksywę. Taki pseudonim ma Mikołajewski. Teraz świetnie reguła, to się będzie oglądać, a teraz będzie rzut karny. Nie ma wątpliwości. Już nie ma waru, nie musimy nic opowiadać. Do 3 razy sztuka podchodzi do rzutu karnego. Wywołaliśmy przed chwilą, że to Daniel. Ale świetnie tutaj reguła, naprawdę kapitalne umiejętności techniczne. 4-0 zarabią, ale teraz Mikołajewski! Ależ pewny, mocny strzał naszego napastnika. Tak precyzyjnie, tak dobrze wykonany. Zobacz, że zanim bramkarz się rzuci w tą stronę, piłka już zatrzepotała w siatce. Kolanko ma już na swoim koncie asystę w tym spotkaniu. Teraz on zagrywa piłkę do Borysa. Borys jest już w polu karnym. Borys zagrywa miękko. Kuras zdecydował się na uderzenie z pierwszej piłki. Jeszcze jest tutaj Schnauzner. Jeszcze kolanko po lewej stronie ma wolnego zawodnika. Zagrana ta piłka do Borysa. Borys wchodzi znowu z wielką łatwością w pole karne. Gol! Mike! Kuras nie! To Daniel Mikołajewski oczywiście! Karol Borys, ja już tutaj miałem powiedzieć, że co znaczy, to znaczy umiejętności techniczne, indywidualne, dużo takich fajnych zwodów do tego, żeby wyprowadzić przeciwnika, obrońcę w pole i perfekcyjne dogranie piłki. Popatrzmy, szansa Gurgul w poprzeczkę, ależ huknął lewą nogą piłkarz Lecha Poznań. Tu, ach, piękne uderzenie, silne, precyzyjne. No muszę przyznać. Proste podbicie, no świetnie. Ta piłka jeszcze się od kogoś odbiła, natomiast strach pomyśleć, co by było, gdyby się nie odbiła od kogoś po drodze. Dobry przerzut teraz do Łyczki. 2 gole przeciwko Zmiczowi Pruszków, zawodnika Stali Rzeszów. Łyczko! No fenomenalne. Po raz kolejny nasz młody reprezentant gra tak, że przecieramy oczy z wrażenia. Ja już miałem tutaj przerwać troszkę tą akcję i powiedzieć mu, no do przodu, do bramki i zobacz. Ograł jeden obrońca, przetoczył sobie piłkę podeszwą, przeciągnął ją w drugą stronę. I numer, bramka numer 4, czyli znak rozpoznawczy tej reprezentacji Polski podtrzymana, ale kapitalne zachowanie Szymka. Tutaj zobacz jeszcze po ziemi z premedytacją w dalszy słupek, w boczną siatkę. Świetne zagranie. Warto było przyjść na stadion, żeby bić brawo naszemu reprezentantowi za tą indywidualną akcję. I wciąż mało reprezentantom Polski. Gurgul w pole karne, jest tutaj Lami, jest tylko na chwilę te wybicie piłki. Będzie okazja na kolejny rzut wolny. Jest także 2 żółta kartka dla reprezentacji Słowacji. Posypała się ta defensywa naszych rywali. Tomanek przedwcześnie opuści boisko, a my będziemy mieli kolejny rzut wolny.
Wolski jeszcze tutaj poczaruje po lewej stronie, poradził sobie z dwoma rywalami, zdołał odegrać piłkę, jest Tomczyk w polu karnym w poszukiwaniu strzału, czy może też do grania. Czai się do odzyskania tej piłki Brzyski, dalekie wybicie piłki i koniec spotkania. Polska w meczu towarzyskim zasłużenie pokonuje reprezentację Słowacji 4-0.